Siema! Sezon 6 Lego Ninjago. Zdecydowanie jeden z lepszych sezonów. Ma wiele różnych zalet, na przykład świetni antagoniści, super rozwój postaci, czy sezon był po prostu oryginalny. Jednak jak słyszymy opinie innych ludzi, to wiele osób narzeka na zakończenie. Zakończenie polegało na tym, że cały sezon się cofnął i jakby nigdy się nie wydarzył. I tak, te narzekania fanów na to zakończenie mają sens. Ale zawsze mnie dziwiło, że nikt nie wspomina o tym, że ten sezon po prostu jest bez sensu. Pewnie się pytacie, o co ci chodzi, Neft. Dzisiaj powiem wam, jak bezsensowną fabułę ma sezon 6 Lego Ninjago. Zapraszam! Mogę sobie życzyć, żeby nas stąd wszystkich wywiało! Najpierw mam jedno pytanie. Jaki jest cel ninja w tym sezonie? Jak oni chcieli pokonać Nadakana? Powiecie, no przecież przez prawie cały sezon szli po jad tygrysi wdowy. A ja mam pytanie, po co im był ten jad? Pewnie teraz łapiecie się za głowę i mówicie, co ten Neft gada? A więc ninja przez cały sezon szli po jad tygrysi wdowy. Ale co ten jad potrafił? Potrafił spowolnić Gina. Gina można tylko spowolnić, ale na jakiś czas. Za pomocą jadu tygrysiej wdowy. Tak, tylko spowolnić. Finalnie jad się im przydaje, ponieważ Nadakan ma moc nieograniczonych życzeń i to był jedyny sposób, by powiedzieć przy nim życzenie, które Jay wypowiada. To życzenie brzmiło, żeby nikt nie odnalazł tej lampy, z której Nadakan się wydostał i to życzenie cofa czas. A więc, czy ninja nie mogli przy pierwszej lepszej okazji powiedzieć tego życzenia? Nie musieli iść po jad. Wystarczyło po prostu powiedzieć mądre i przemyślane życzenie, gdy Nadakan do nich przyjdzie ich sam złapać. Ten ich plan jest taki bez sensu. W całym odcinku Czary Mary chcieli mu dolać jad tygrysiej wdowy, tylko po co, skoro mogli po prostu powiedzieć życzenie? Ninja przez cały sezon tak marnowali te życzenia. Jedyny mądry to był Kai, który naprawdę chciał sobie życzyć, żeby wszystko wróciło do normy. Tylko Nadakan przekręcił życzenie. Więc jak widzicie, cały plan ninja nie ma sensu, bo opierał się na znalezieniu jadu tygrysiej wdowy, który im był niepotrzebny. Teraz zobaczmy sobie, jak ninja marnowali życzenia. Życzę sobie miecza! Serio? Lloyd życzył sobie miecz? Życzę sobie, żeby stracił miecz! Kapitanie, miecz! Życzyli sobie, żeby wypadł z rąk Nadakanowi miecz? Przecież mogę sobie życzyć, żeby nas stąd wszystkich wywiało! Ja nie mogę! Cole życzył sobie, żeby stąd ich wywiało! Kto mówi słowo wywiało? Cole, jesteś taki głupi! Cole, dostajesz nagrodę najgłupszej postaci w całym Ninjago tym życzeniem! Idealnie podsumowałeś głupotę ninja w tym sezonie! Ale nie tylko ninja byli głupi w tym sezonie! Bo teraz wkracza Nadakan i jego plan! Przecież mogę sobie życzyć, żeby nas stąd wszystkich wywiało! A więc plan Nadakana polega na tym, że weź się do magicznego miecza ninja. Dzięki temu, że ich wessał, dobędzie ich moce i zbuduje w świecie Ninjago nową krainę i królestwo. Ninja mógł tylko złapać, gdy ci powiedzieli życzenie do niego, żeby to wszystko się skończyło. Nadakan chciał jeszcze porwać Nie i ożenić się z nią, żeby mieć moc nieograniczonych życzeń. Wybrał akurat Nie, ponieważ ona przypomina mu jego zmarłą żonę. Czy muszę mówić, jak ten plan jest bez sensowny? Jakie mogły być szanse, że akurat każdy ninja mógł powiedzieć, żeby to wszystko się skończyło? Kto tak mówi? Kai mógłby nie zostać złapany, gdyby powiedział kompletnie inaczej sformułowane życzenie. Ten plan był bez sensu, był tak ryzykowny, a ninja mogli powiedzieć życzenie typu, żeby nikt nie odnalazł tej lampy. Ale nie, oni, jak wcześniej wspominałem, woleli marnować życzenia. Żeby nas stąd wszystkich wywiało! Więc ten plan był bardzo, ale to bardzo ryzykowny. Ale wiecie, co jest jeszcze głupsze w tych mieczach? W przedostatnim odcinku, gdy Jay chce dostać się do miecza, by uratować przyjaciół, kapitan co to mówi? To! Ale można tam trafić w inny sposób. Wystarczy dać się nim zranić. Czyli tym mieczem można wessać ofiarę, gdy się po prostu tym mieczem ją walnie. Czy Nadakan nie mógł się pojawić i walnąć po prostu każdego ninja? Czemu on tak utrudniał sobie zadanie? To jest bez sensu. Kolejną głupią rzeczą jest
to, że chciał się ożenić na dekan z Nią. Naprawdę nie mógł wybrać losowej dziewczyny, tylko akurat chciał tą Nię, która trzymała z ninja, którą najciężej było złapać. Jakby i tak pod koniec, kiedy bierze z nią ślub, zamienia ją w Delarę, czyli jego zmarłą żonę. Więc po co chciał wziąć akurat Nię? Jakby nie mógł się od razu ożenić na początku sezonu, żeby od razu mieć mocniej ograniczonych życzeń i od razu wystać ninja. Plany na Lekana nie ma sensu. Ale teraz pokażę wam największy absurd tego sezonu. A ten absurd ma imię. Clancy. Przecież mogę sobie życzyć, żeby nas stąd wszystkich wywiało. I nie chcę tu obrażać Clancy'ego, bo Clancy to jest najlepsza postać. Jest w trójcy najlepszych postaci w Ninjago. Ale to, co z nim zrobili twórcy, jest tak głupie. Clancy jako jedyny z załogi Nadakana miał jeszcze 3 życzenia. Nigdy ich nie użył, ponieważ wiódł szczęśliwe życie. I kiedy Nadakan nie złapał Cola oraz Lloyda do miecza, ponieważ nie życzyli sobie, żeby to wszystko się skończyło, to Nadakan każe Clancy'emu powiedzieć, żeby dla nich się wszystko skończyło. No i Cole i Lloyd są wyssani. Czy nie mógł tak zrobić od początku? Czy nie mógł dzięki Clancy'emu przywołać tutaj Nii? I potem jeszcze raz zużył życzenie Clancy'ego, żeby ten dał wskazówkę pobytu Nii. Czemu on nie mógł sobie życzyć, żeby Nia się tu pojawiła? Czemu Nadakan był tak głupi? Naprawdę, ten sezon mógł mieć jeden odcinek. Albo ninja mogliby pokonać Nadakana w minutę, kiedy ten się pojawił obok Kaja czy Jaya. Albo Nadakan mógłby pokonać w mniej niż minutę, po prostu każeć Clancy'emu życzyć sobie, żeby pojawiła się tu Nia. Lub po prostu wystać ninja do miecza. Ba! Nawet kiedy Nadakan miał mocniej ograniczonych życzeń, mógł po prostu życzyć sobie, żeby jego kraina wróciła, ponieważ została zniszczona. Ten plan nie ma sensu. I właśnie wam udowodniłem, dlaczego sezon 6 LEGO Ninjago jest bez sensu. A więc to jest koniec tego filmu. Napiszcie, jak oceniacie taki rodzaj filmu. Mi się bardzo miło nagrywa i myślę, że film doszedł całkiem fajnie. Napiszcie, czy chcecie więcej filmów z Ninjago, a ja się żegnam. Papu! Żeby nas stąd wszystkich wywiało!